Posprzątał nam trochę. What? Co jest? Dlaczego on wskoczył na dach? Bo oni czasami się bagują, ale nie widzę gdzie. Bo on tutaj tak podszedł do drzwi i wskoczył na dach. Też mi się zdarzyło coś takiego zobaczyć. No, czasami, czy to wiesz, jeszcze jest coś, co się zdarza. Aha. O, przebiłam 3000, super. Nice. Siemaneczko, z tej strony Nerysia i witamy was razem z Agu w kolejnym odcinku ze Staxela. Hej wszystkim! Hejo, hejo. Mamy piękny, deszczowy dzień. Nie wiem, czy to jest takie pocieszające, jakby w Stardew Valley, ale spróbujemy, zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli chcecie zobaczyć oczywiście, co robiłyśmy w poprzednim odcinku, to zapraszam was do Agi na kanał. Koniecznie tam zostawcie łapeczkę w górę i obejrzyjcie. I wtedy możecie oglądać tutaj. Lecimy. Mamy do zrobienia zadanie z Rią. Tak, musimy je dokończyć, ale ona jest u nas, wiesz co, więc może się przenieśmy szybciutko do domu. Okej. I spróbujemy ją przekonać, że zadanie zostało wykonane. Chociaż wydaje mi się, że ona już czuje to, wiesz? Tak? Ona tak, już tak, przeczuwa tak to. No bo nie bez powodu ona już siedzi u nas. No liczę tak na to, się że wydaje. To będzie faktycznie bezproblemowe. Zwierzątka nie mają jedzenia, o nie. Tak, właśnie wzięłam karmę, żeby uzupełnić miski. O, super. Oj, piesek od razu je. Kot też. Smacznego. O jacie. Chodź do Rii, musisz aktywować jakby koniec zadania i odebrać nagrodę. Lecę, właśnie. Nagroda najważniejsza z tego wszystkiego. Neresia. Widzisz, no wspaniałe miejsce do łowienia ryb. No wiem, właśnie widzę. O, dostałam wędkę. Lekko zużyta, ale jeszcze działa nieźle. Możesz zobaczyć sobie, jak wygląda łowienie tutaj. Mhm. Zobaczymy, zaraz wszystko spokojnie. Nauczę cię wszystkiego, co potrafię. No dobrze. Czy muszę z tobą teraz jeszcze pogadać, czy... Czekaj, patrz! O, ja też dostałam wędkę! O, super! No świetnie, w takim razie, czyli rzeczywiście może coś się ostatnio zbugowało, że ja nie mogłam tych zadań wykonywać? Może. Co ja mam? Trzy. Jeden. Jeden. Dwa. Się klika! Tak. Nie! Mówiłam ci kiedyś o tym, że tu jest dziwne łowienie, nie? Jest dziwne. Ale złowiłam za tą rybkę! Bo to super! Nice! Rybki też będziemy mogły sprzedawać. Super, bardzo się cieszę. Także pierwsze łowienie za mną poszło całkiem nieźle. Dobra, ja też coś wyciągnęłam. I uwaga, uwaga, patyk. Naprawdę wyciągnęłam jakiś patyk. Poszło świetnie. No, słuchaj, ty masz złotą rybkę, ja mam patyk. Myślę, że to wszystko będzie szło jak najlepiej. Możemy się przejść do karczmy. Przede wszystkim nie po to, żeby... O, czekaj, te kwiatki też można sprzedawać, także ja to zbieram. O, a ja widzę tutaj tego. Konika. Widzisz? Hop. Konika? Dobra, to zbieraj go. Jeszcze sprawdźmy, czy możemy już doić nasze krowy. Tak! Ale super! Tomasz, wyduj jedną krówkę. Dalej nie doiłam. Okej. Okay. Jak to się robi? Drugim przyciskiem, tylko nie może nic robić w tym czasie. Pięknie doisz, powiem ci. O, ja ci kręcę, to jest genialne. Dobra, zostawiaj to jakby ten dzbanek, a mleko sobie sprzedamy w mieście. No, odłóż się. Super. I tak jak mówiłam ci poprzednim razem, urowana w karczmie, możemy dowiedzieć się, z czym ludzie mają problemy, kto potrzebuje pomocy, także to jest też fajne, żeby tam od czasu do czasu zajrzeć, no i dowiedzieć się, czy mamy jakieś zadania w mieście inne. Jakieś takie społeczne zadania, tak? Mhm. O, tu jest dzwonek. Ja tu oczywiście zbieram wszystkie rzeczy po drodze, to jest już taki nawyk. To idziesz i rozglądasz się, czy są jakieś skarby do sprzedania. Ale słusznie w sumie, słusznie. Warto sobie taki nawyk wyrobić. My tutaj żeśmy trochę wcześniej połaziły i trochę żeśmy posprzedawały różnych rzeczy, stąd taki stan finansowy, a nie inny. Ale to i tak ciągle właśnie. Mało. To myślę, że może być mało. Ile by nie zbierać, to ciągle jest mało. Tą złotą rybkę zobacz, też sprzedam. Zobacz, jaki cenny zobaczymy patyk. Za ile. Za 15, wyświetla ci się nad tym, widzisz? A, faktycznie jest. Mhm. No i cenny patyk, nie? Bardzo. Bardzo cenny. To chodź i teraz dokarczmy. Zobaczymy, czy mamy jakieś zadanie nowe. A jak nie, to przynajmniej ukradniemy kasę, nikt nie widział. Farmfanka patrzyła na ciebie. Dobra, ona tylko gada o deszczu, nic dla nas nie ma. To w takim razie trzeba do niego zagadać.
To możesz dla mnie zrobić. Czy są jakieś plotki? O, widzisz, Rosemary ma jakiś problem. W takim razie musimy pójść do niej. I Ria? Też ma? O. Dziwne, bo Rii dopiero pomogliśmy. Zobaczmy, o co chodzi Rosemary. Czekaj sekundkę, bo jakoś coś tam. Co to? Nic specjalnego, dobrze, już. Już nic specjalnego. Papa, paparłam. A, bo ty się zagadałaś z nim jeszcze? Tak jakoś wyszło. Tam masz do wyboru. Zazwyczaj wybieraj plotki, jak będziesz z nim gadać, bo tak to chyba nie za wiele ma ciekawego do powiedzenia. Mhm. Czekaj, do kogo mieliśmy iść? Do Rosemary, gdzie ona jest? Gdzieś tutaj chodziła. Oskar niedawno. W ogóle jest u nas, nie wiem, czy widzisz. O, mam Rosemary. Ciekawe. Koło sklepu. Okej. Okay. Dzień dobry. Oh dear. Slug Cat Plush? Potrzebuję. Nie wiem. Co to jest w ogóle? Dobra, no mogę ci przynieść, oczywiście, że mogę. No pewnie, nie wiemy co to jest, ale dowiemy się. Ci przyniosę. Takie, może to jest coś, co możemy kupić. Wiesz co? Ile masz pieniędzy? 1500. Kurczę, to trochę za mało, żeby kupić tą stację do zabawiania, bo byśmy kupiły, może to można kupić, cokolwiek to jest. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Slug Cat Plush. Jakiś pluszowy kotek, ale co to jest? No ja nie wiem. O, widzę, że tutaj są nasionka drzewek. Są owocki. Wiesz co? Możesz, ty chciałaś kupić jakieś nasionka. Tak. Myślę, że mogłabyś spróbować na przykład. Masz chyba trochę pieniędzy. Tak. Więc mogłabyś, na przykład ja zostawię na jakieś inne rzeczy, a ty możesz kupić jakieś nasionka, zaraz posadzimy sobie. Dobry pomysł. Akurat dzisiaj tam, pada, to byśmy na tych mogły... straganach, tak? Tutaj masz i w sklepie też masz. Nie Tylko wiem, w sklepie masz. Najgorsze jest to, że nie wszystko rośnie wiosną, a ja nie pamiętam tak z miejsca, co kiedy rośnie. Cebula na pewno rośnie w różne pory roku. Na pewno buraki rosną wiosną, bo miałam na tutorialu. Okej, okay, dobra, to może buraki. Może zasadźmy buraki, buraki są dość cenne. Okej, okay, 3, 6, dobra, 9 kupię. Dobra. I mówisz, że co jeszcze rośnie? Cebula? Mhm. To też kupimy cebulę. A co? Znaczy, nie jestem pewna. Na pewno rośnie... czy inne pory roku. Być może rośnie we wszystkie. Jak sobie weźmiesz w ekwipunku, otworzysz i najedziesz... Tak. Mhm. Tak? To tak. Super. To możemy wracać do domu w takim razie. Dobra. Może położymy się spać. Może dzisiaj nie zemdlejemy na zewnątrz. Może. Może. W końcu mamy łóżko, więc może wypadałoby się położyć. I Ria miała jakiś problem. Ach, czekaj, ona chce. Aha, zobacz. Właśnie odebrałam od niej wiadomość, bo ją zahaczyłam po drodze. I ona chce dostarczyć paczkę dla Maksymiliana, więc w sumie nie ma problemu, mogę to dla ciebie zrobić. Super. To jeszcze zanim pójdziemy spać, czy rano? W sumie Maksymilian gdzieś tutaj biega. On gdzieś... To ja mu od razu dam. Jest. Patrz, masz paczka dla ciebie. W zasięgu. Tak, to dla ciebie paczka? Rzeczy same? Cieszysz się? Proszę bardzo. Tak, dostaliśmy... Fajerwerki! Nice! Okej, okay, mamy w takim razie załatwioną Rię. Rzeczywiście miała jakiś problem. Myślałam, że chodzi tylko o tą wędkę. A tutaj a proszę. A tu jednak, no, widzisz. Ale dobrze wiedzieć. Dobrze, ciekawe, czy zdążymy się położyć do łóżka. Obstawiam, że nie. Myślę, że zdążymy. Dobrze, że drzwi blisko. Się same otwierają. Ha, leżę. Tak, to jest bardzo wygodne. Ja też leżę, już śpię nawet. Super. Szybkie chrapanko. Bardzo szybkie nawet. O! Olive przyniósł mi prezent! Czy też dostałaś powiadomienie o tym? Nie. Zobacz! Ale piękna! Zobacz, jaka piękna! Tutaj jest miejsce na prezenty od zwierząt. Szafa! Dostałyśmy szafę. I ja myślę, że tą szafę na wstępie ustawimy sobie gdzieś w domu. Później zrobimy oczywiście jakieś przemeblowanie czy coś. Na razie postawmy to... W tak zwanym gdziekolwiek polecam. Tak, właśnie gdziekolwiek postawiłam. O, i to jest moment, żeby się zobaczyć, wiesz? Jak sobie klikniesz na to, to możesz zobaczyć, jak wyglądasz i na przykład zmienić ubrania, gdy już dostaniesz jakieś ubranka. A tutaj na półeczce postawiłam ci cebulki. O, tak. A to czemu mi? Myślałam, że ty chcesz też sadzić coś. No ja mam buraczki. Aha, okej. Okay. Będzie taka kooperacja, wiesz. Dobra. 9 cebul aż, okej. Okay. W takim razie musimy wyciągnąć naszą motykę. Wiesz co, fajerwerki postawię, wieczorem je wystrzelimy, dobra? Jak będziemy pamiętać. Obyśmy nie zapomniały. Krowy się nie przestraszą. Czekaj, tutaj miałyśmy zrobić farmę w tym nowym miejscu. O.
Tylko tutaj teraz są dziury, trzeba będzie je jakoś zatkać i dopiero wtedy tutaj zrobić takie większe pole. Chyba trzeba byłoby po prostu nakopać piachu, wiesz? Czy tego takiego, takiej ziemi. No ja trochę tutaj zaoram, będziemy miały taki na razie... Czy to się nada? Nie. To nie. To jest jakiś krzatek. To się nada? Do wypełnienia? No. Trzeba byłoby to wypełnić ziemią, wiesz? Czekaj, ja tutaj zaraz skopię, mam trochę szpadla, to sobie zrobimy tutaj... Wypełnienie. Możesz tam już sadzić miejscami. Okej, okay, ja chciałam sobie przetestować, jak to się szpadluje tutaj. Dobra. Tak, po prostu. I możesz też przytrzymać, żeby szybciej szpadlować. Najgorsze jest to, że ta ziemia, ona jest w różnych blokach jednocześnie jakby. Widzę różne kolory i wiesz, one się nie stakują się, nie łączą się. Widzę właśnie. Czekaj, postawiłam sobie... Ja jeszcze jestem zielona troszeczkę w to budowanie, także... Widzisz, że ja też. Pomimo mojego doświadczenia i tak jestem jeszcze zielona. Zwłaszcza, że to budowanie, ono jest takie... Takie nie do końca intuicyjne. Nie mam przekonania. Wypełnimy to trawką, to i tak zaoramy, nie będzie tego widać. Mam nadzieję, że mi starczy, chyba mi nie starczy jeszcze. Czego ci nie starczy? Jeszcze muszę nakopać trochę trawy. Tych bloków. Ale to już niedużo. Dobra. Tam częściowo już też zaorałam, także będziesz mogła posadzić sobie. Okej. Okay. Przepraszam, ja się tak bardzo skupiam, ale strasznie jest to dla mnie nowe takie... Zwłaszcza, że jak się ora te bloki, to one później zostają takie niepełne. Takie jakby orało się też pobliski blok i to jest dla mnie takie dziwne. No trochę jest, ale przyzwyczaisz się. Myślę, że tak. W sumie nie potrzebujemy tak dużo zaoranego pola, bo i tak... No poszalałam trochę, no. No, i tak nie mamy tyle roślinek. Wiesz co, tutaj przyniosłabym skrzynkę jakąś i byśmy na przykład robiły tutaj miejsce na konewkę. Żebyśmy miały pod ręką konewkę, to idę wykombinować skrzynkę. Dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Ja mam konewkę swoją chyba ze sobą, więc od razu mamy tylko jedną tutaj... konewkę. Aha, tylko jedna jest. Bo ja chyba nie kupiłam konewki, ale wiesz co? Pocieszy cię faktem, że dość szybko się robi... No szybko się podlewa, bo wystarczy trzymać przycisk i przejeżdżać po wszystkim. Aha. Widzę, że się nauczyłaś. A, nie nauczyłaś się? Nie, klikałam. Okej, okay, no to zobacz sobie tutaj na tych, bo możesz sobie też te podlać. I zobacz, jak to wygląda, widzisz? A, widzisz, ale super. Dobra, to tutaj masz skrzynkę okay. na te rzeczy. Ja motykę też odkładam, bo nie jest mi teraz potrzebna. Tak, w sumie zdecydowanie. Łowić też nie zamierzam. Możesz je stakować. No, ale nie musisz, dobra. To mogę. To jest genialne. Jak mogę, to tak właśnie zrobię. I też sobie odłożę narzędzia. Tu jeszcze jakiś kawałek płotka został, ale co tam, nie szkodzi. Gdzie ty mi zaginęłaś? Poszłaś zobaczyć Poszłam nasze... sprawdzić, ile jest pszczół. Aha. Tu są dwie, tu są trzy. Pięknie. Mam dla ciebie propozycję. Złowisz może... Znaczy złowisz, co ja mówię? Wydoisz może krówki. Wtedy sprzedasz mleko, może byśmy kupiły tą stację do handlu. Ona naprawdę powinna nam w przyszłości ułatwić trochę rzeczy. Okej, okay. Super pomysł. Super pomysł. Także króweczki. Zachęcam, zapraszam. Jeszcze po... Do czego jesteś zajęta? Nie jesteś przecież. Może je, albo głaskała się. Tak, bo kubki też trzeba zbierać. I też można je sprzedawać. Kubka! Tak, ona robi kubki. Ojacie! Ale genialnie. Znaczy, nie żebym się kupą po prostu zachwycała, ale... Ale wiesz co, nie wiem, czy ja też nie miałam podobnej reakcji, jak zobaczyłam, że ona robił kubkę. Nie spodziewałam się, tego akurat się nie spodziewałam. Dobra, to ja lecę szybko to sprzedać. Ja też parę rzeczy mam do sprzedania, także też z tobą idę od razu. Okej. Przy okazji siatka w gotowości, bo widzę tu już, o, ślimaczek elegancko. To świetnie, zbieraj. Zbieram, tu jakieś modliszki. Dobre nawyki to podstawa. Otóż to. A kasiory trzeba niestety tutaj zarabiać. Łoimy hajs na ślimakach, tak? Tak. Tak, gdyby ale zobacz, jeszcze... że oni się cieszą, że sprzedajesz im takie fajne rzeczy. Kupy. No ale zobacz co mówi, jak no widzę, jak dajesz właśnie, kupę. Widzę. Na wszystko, że to jest super, oni się cieszą. No dobrze, no to będę przynosić częściej. Ile masz teraz pieniędzy? Masz już 2500? 1300 dopiero.
Aj! Dobra, aj, to aj, aj. Jeszcze trochę. Czekaj, kto jeszcze miał problem? Z kim rozmawiałyśmy wczoraj? Z Rosemary gadałyśmy. A, i to jest coś, ona chciała jakiegoś misia. Ona tak, ona coś chciała sobie, tylko co by to... Gdzie to może Może być? Gdzieś w mieście leży jakieś misio. Albo możemy kupić tego misia, nie wiem, ja bym się przeszła do sklepu, zobaczyła. Myślę, że można zobaczyć w sklepie, no. Dlatego warto byłoby mieć to shipping station i shipping katalog, bo tam możesz wyszukiwać wszystkie te rzeczy, wiesz? Aha, czyli... I wtedy jest łatwiej wiedzieć, co jest czym, a nie po zawsze nazwie, wiadomo. No, zdecydowanie byłoby to łatwiejsze, bo tak szczerze, zwłaszcza tak jak dla mnie, gdzie ja nie grałam w tą grę, to jest to trochę problematyczne, jeżeli ktoś mi to... Znaczy, ja ci powiem tak, że ja grałam, a mimo wszystko nie mam pojęcia, czym to jest, bo nie spotkałam się z tym wcześniej po prostu. A czemu mam tu taki duży czerwony krzyżyk na tym zadaniu? Duży czerwony krzyżyk? No, taki jakbym oblała zadanie. A jakie zadanie oblałaś? No to z Rosemary. Może... 8 dnia wiosny wygasa. Aha, to widzisz, to za późno. Kurczę! Ja nawet nie wiedziałam, że są... A ty gdzie, w dzienniku to patrzysz? Tak, w dzienniku. A, to widzisz, ja nawet nie widziałam, że tam jest coś takiego. No dobra, no to trudno, słuchaj, to w takim razie możemy się skupić na kolejnych problemach, tak. Jeśli chcemy dzisiaj je rozwiązywać. Myślę, w międzyczasie się postaramy się zbierać kasiorkę na kolejne rzeczy. Tak, tak. To ja od razu pytam, skoro jestem już u niego, zapytam się, czy ktoś ma problem? No, nie można kasy obrobić. Cecil ma problem. Cecil to jest ta w okularach. Cecil, Ona szuka różnych owadów i sprawdza różne rzeczy. I chyba była widzę. Na placu. Jest tutaj niedaleko. A ty jesteś... A, tutaj jesteś, dobra? Tu jestem. Halo, halo? Okej, okay. Czyli miasto naszego... Świeża krew w wiosce, tak? Tak, trzeba elokwencji. Otóż to. Aha, czyli ona się dopiero chyba przedstawia ci. Chyba tak, bo ja chyba Prawe. Nie miałam... okazji się z nią w ogóle zapoznać wcześniej. Dobra, to ja też chwilę z nią pogadam, bla, 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 bla. Okej, czekaj, aktywowało mi się zadanie przez to klikanie. Zgubiła niebieskie skarpety! O nie! Okej, słuchaj, musimy znaleźć niebieskie skarpety. A one będą sobie tak zwyczajnie leżały gdzieś w trawie? Być może koło naszego domu. Aha, tak mi się wydaje. Gdzieś na pewno będą leżały Brzmi sobie... Brzmi sensownie. Tutaj niebieskich skarpet, a na pewno wszystko będzie dobrze. O, ślimak! Okay. Patrz, pod drzewem się w cieniu chowa. No tak się składa, że nie widzę tutaj skarpet jej. No na pewno trzeba będzie ich poszukać. W jakichś takich mniej uczęszczanych tutaj częściach domku. Dobra. No, żołędzie jakieś tu leżą. Ale poza tym skarpet nie widzę. No ja póki co też nie. Trzeba się przejść po okolicy, bo na pewno gdzieś w mieście zgubiła te skarpety. Tak mi się wydaje Za przynajmniej. Za chwilkę tylko zobaczyłam motylka i wiesz, muszę... No ja rozumiem, tak, wiem. Ja też, jak zobaczę, to muszę. To jest, słuchajcie, tego się nie da obejść, takiego Nie, musicie piractwa. Spróbować sami zagrać, żeby zobaczyć, jak to działa. Szybko Dokładnie. Wchodzi w krew, po prostu momentalnie widzieć, tam coś jest, idę. No i tak, to ja wtedy i tak przechodziłam, tak, po drodze. No, dokładnie. A co tam, że nadłożę trochę kilometrów, zdążę. No, mam tylko nadzieję, że uda nam się znaleźć skarpetki, nie to co w przypadku Rosemary, że nie udało nam się tego zadania zrealizować. No też mam nadzieję, to jest, byłoby... czy to jest zadanie czasowe? Wiesz co, zobaczę w dzienniku. Zobacz w dzienniku, bo mi się nie pokazuje. W ogóle nie mam go, a jest, czekaj. Tak, 9, czyli mam tylko jeden dzień na zrobienie Dobra. Tego. Dobra. Okej, okay. W takim razie ja szukam. Wiesz co, możesz ty też do niej zagadać, zobaczymy czy... Znalazłam. Czy też zleci mi to zadanie? Znalazłaś? Tak, znalazłam. Podejdź do mnie, to zobaczysz, jak wygląda skarpetka. I możesz do niej podejść, zobaczyć... To czekaj, zagadam do niej, bo jestem bezpośrednio koło niej. Dobra. Tak, i też dostałam informacje i też pójdę ich poszukać. Dziękuję bardzo. Czyli te questy mamy tak jakby podwójnie. Teraz tak, bo ostatnio, jak nagrywałyśmy, to tak nie było do końca, nie? Nie, i też powiem ci, że ty mi się często bugowałaś gdzieś tam... Po drodze. Idę. Widziałam właśnie, gdzie jesteś na mapie, więc mam nadzieję, że Skręć. Halo. Gdzie? A tu? Tutaj. O. Tylko będziesz musiała sobie znaleźć swoją skarpetę, bo ta jest moja. Ach. Zaklepana. Już tak wygląda niebieska skarpeta. Może dziś po okolicy jeszcze pobiegajmy i znajdziemy drugą. Dobry pomysł. Ja mam przy okazji jakąś królową pszczółek. Super, zbieraj ją, bo ona jest dość cenna. Dobrze.
Na razie możemy je sprzedawać, bo potrzebujemy kasiory, a jak będziemy potrzebować kolejnych pszczół do ula, to i tak się znajdą. Ich dużo jest w okolicy. Mhm. Czyli zgubiła dwie skarpetki, widzisz. Tak, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie z realizacją, czy obie możemy zrealizować, czy dostaniemy obie nagrodę może, wiesz? To by było super. Spróbuję jej dać i sprawdzimy, bo zrobiłyśmy jedno miejsce do łowienia i obie dostałyśmy nagrodę. Może dzisiaj już to się łączy. I wtedy ty byś oddała skarpetę, ja bym dostała nagrodę, to mi się podoba. Tak. Oddałam jej skarpetkę i dostałam oczywiście piłkę w odzience. Zobacz, czy też dostaniesz. Skup się na mnie. O, Hajneresja. Tak. O. Także super. Czyli ona tylko ci powiedziała, że dostałaś, że nie musisz szukać, że nie bo już znaleziona. Fajnie. Że swoje skarpetki, także spoko. Bardzo fajnie. Dobre rozwiązanie. Ogólnie podoba mi się to rozwiązanie. Idę jeszcze sprzedać moje owady. Ja też, bo trochę mi się nazbierało tego. Może uda mi się uzbierać, wiesz, bo już mam 4000. Chociaż nie, chyba wątpię. A ile potrzeba? W sumie 5000 chyba. Kurczę. Bo to chyba 2,5 kosztuje jedna rzecz. Nie mogę ci rzecz. Jakiegoś donata sypnąć? No mogłabyś. Nie pogardziłabym. Wydałoby się. Jak to się robi? Nie mam pojęcia, czy się da. Kurczę, mam 1919. Piękna no to ilość, słuchaj. Ale... Może następnym razem nam się to uda zrobić. Nie ma problemu też, żeby, wiesz, żeby zrobić coś następnym razem. Nie musimy się spieszyć z tym absolutnie. Dzisiaj mieliśmy dosyć produktywny dzień. Udało nam się zrobić trochę zadań, także mam nadzieję, że nie zanudziliście się w międzyczasie. Dokładnie. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście, tak jak i my. Tak, dokładnie. Piszcie nam jeszcze, co sądzicie o tej serii, czy wam się podoba nasze granie w Staxela i oczywiście zostawcie łapeczkę, jeżeli tak. Koniecznie? Koniecznie? Koniecznie, nie ma innej opcji. I oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do Agi na kanał, gdzie kolejny odcinek pojawi się już w poniedziałek. Dokładnie. A my życzymy wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło i cześć. Pa, pa, pa. Pa, pa.